Prosimy panią dyrektor Stefanię Karłożewską o zabranie głosu. Szanowni państwo, serdecznie witam na niezwykłej uroczystości. Dzisiaj żegnamy absolwentów naszej szkoły. Wśród naszych absolwentów żegnamy w trzecim liceum ogólnokształcącym 27 uczniów. Brawa dla trzeciego liceum. Technikum numer 1 w klasie 4 ETF. Klasie, która zdobywała swoją wiedzę w zawodzie technik teleinformatyki. Żegnamy 21 uczniów. W klasie 4 TG. W klasie również żegnamy 32 uczniów. A szczególne prawa dla klasy 4 TG, bo panowie, tak jak zaczynaliście naukę w naszej szkole, tak kończycie w pełnym składzie i kończycie wszyscy z dyplomem technika górnictwa. 100% zdało egzamin. Brawo! Żegnamy kartę również czwartą PK w Kutniku. 27 kończyło szkołę. Brawo! I klasa czwarta TW. 19 uczniów kończyła szkołę. Wszystkim wam serdecznie gratulujemy. Życzymy też dalszych sukcesów. Ale moi drodzy, to jest taka uroczystość, na której właśnie musimy podsumować ten czas nauki w naszej szkole. Niektórzy 3 lata, inni 4 lata spotykali się tutaj na korytarzach. I jak podsumować najlepiej ten czas, to chyba w ten sposób, że przedstawimy wasze osiągnięcia, przywołamy tych, którzy w sposób szczególny zapisali się w historii naszej szkoły. I pozwólcie, że rozpoczniemy od pani wręczenie nagród od pani Urszuli Olejnik, niezwykłej uczennicy w naszej szkole. Ula skończyła trzecie liceum ogólnokształcące ze średnią 5,44. Jest najlepsza. Przez skórę. A w trzeciej klasie tak się złożyło, że był na urocz.
uroczystości bankowe były w Głogowie i naprawdę powtórzyli ten skok przez skórę, ale już na bardzo oficjalnych uroczystościach zakładnym miedziowym. Na czwartej klasie napisałem się z nimfą, proszę Państwa, była to niezwykła nimfa. Była to gala oskarowa, na której otrzymywaliśmy oskary za naszą pracę, za nasze osiągnięcia. I chcę jeszcze jedną rzecz dodać. To, że tutaj dzisiaj jesteśmy w tej sali, no to wiadomo, pogoda, ale proszę zwrócić uwagę na dekorację. Tutaj z inicjatywy maturzystów, z inicjatywy przede wszystkim Dawida, mamy piękny bal, który zostanie w naszej szkole. Mamy, i mogę to publicznie powiedzieć w tym momencie, drukarkę w bibliotece szkolnej. Jest to prezent od maturzystów. Klasy 4 DG i 3.